Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Guild of Dungeoneering. No i cóż, dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę w, można powiedzieć, akcie drugim. Poniekąd, zresztą w sumie w dwugwiazdkowej sekcji tej gry. I na wstępie, mając takie oszczędności, chciałbym kupić nowy budynek, nazwę Standing Stones, czyli kamienny krąg, który bym umieścił w sobie tutaj. Tym samym odblokowując shape shiftera. Is it some weird googly eyed bat? Is it a dragon or my goblin half sister? No, I think it's a shifty shape shifter. No, piękna piosenka. Inaczej mówiąc, mamy kogoś na kształt druida w sumie. Więc no. I cóż, jeśli chodzi o cały kształt, niech będzie. W sumie. Niech się trafi. O, może być taki. W sumie. Już nie, trochę zbyt podobny do siostry. Więc jeszcze raz. Nie, dobra, niech ten będzie, już nie chce mi się zmieniać więcej. No i cóż, shapeshifter. Druid, zmiennokształtny. Ciekawa postać, która zaczyna. Co ciekawe, nie z 6-7 kartami po raz kolejny, więc tak, growth 1. Ma mnóstwo ciekawych kart, dobrych na różne sytuacje. Potrafi się ochronić trochę przed magią, dobrze fizycznie. Ma dwa w miarę przyzwoite ataki, jeden szybki, magiczny. I regenerację. Plus jeszcze jeden magiczny, za jedno obrażenie plus leczenie. Bardzo przyjemna postać. I co najważniejsze. Co najważniejsze, uwaga, uwaga, jest to postać, która moim zdaniem ma największy potencjał naprawdę ze wszystkich, jeśli chodzi o samoleczenie, poza alchemikiem. Tak, bazowo, bez żadnych, wiecie, specjalnych rzeczy. Po prostu zaczyna z growth 1, więc pierwszy plus. Drugie ma na start leczenie 2. I no, zobaczcie, ile w growthie tego jest. A jako, że musimy mieć tylko growth 3, to łatwiej to osiągnąć, więc no. Nie będę może więcej gadał tutaj takich głupot i idziemy na przygodę. Tylko teraz pytanie, czy idziemy na jedno z tych podstawowych, czy... Nie, no oczywiście, że idziemy do piratów, skoro to jest DLC, którego odkryliśmy, no. Kogo ja szukuję? Przecież ja muszę robić wszystko nie po kolei. Dobra. Bierzemy naszego druida i zobaczymy, co tam jest. Zostaw te papugi w spokoju! Okej. Okay. Czyli muszę pokazać trzy papugi. Mam tu kręki parot. Też tu jest taki sam kręki parot. Tak, taki sam. Czyli po prostu trzy papugi. Dobra, jakby jednej łatwiej pokonać. Pomiędzy kwestią zmienię. Okej, meduza albo taki zwykły gościu. Powiedzmy, że zaczniemy od meduzy. I tak. Zmienię twój kształt, czym shift your shape, jest jaki taki fajny, sucharowaty. Okej. I od razu mówię, ta walka będzie trochę może trudniejsza poniekąd, niż by to mogło być, gdybym nie robił jakiś tu głupot. Ale najprościej we świecie chcę po prostu dostać osiągnięcie za granie shapeshifterem. Nie przydałem go wcześniej, więc tak teraz będę musiał to zrobić. A osiągnięcie to jest bardzo proste, wymaga ode mnie najprościej we świecie czegoś takiego, co się nazywa się po prostu wygraniem walki bez używania ataków, które biją więcej niż jeden. Więc tak. Dobra, w ten sposób to zrobimy. I tak, żeby nie było, jestem świadom, że nie jest to najłatwiejsze. Powinienem użyć bloku, ale trudno się już mówi. Po prostu, wiecie, chcę to zrobić dla samego osiągnięcia, żeby mieć większy spokój. I proszę, Shift Twin! Wygraj bez żadnych takich wspaniałych rzeczy. No i co my tu mamy? Szczerze wziąłbym to. Nie jestem może najlepszy, ale mamy już Restora. Leczonko, przyjemna sprawa. Okej, możesz teraz przestać. Mundane, czyli Magical Ataki są lepsze. Dobra, dwójka. Zanim podłączymy się do papug, oczywiście. Bo tak, to jest jeszcze 45, więc trzeba trochę się postarać z tym, żeby to wszystko było ogarnięte. Ale trudno się mówi, jeśli się nie uda. Wiecie, chodzi o ogarnięcie wszystkich punktów. Nie będę płakał, tym razem jeśli byśmy nie zaliczyli w 100% tego. Bo najprościej w świecie, że to tak trochę szkoda mi po prostu. Też ciągle czasem ten nowego, no to żeby maksować tak w 100% do ostatniej kropki wszystkie tutaj te przejścia.
W sensie, osobiście, z chęcią. Tylko szkoda mi po prostu, wiecie, czasu na odcinku. Dlatego, że chciałem pokazywać wam rozgrywkę, różne akcje, rzeczy, nie tylko moje farmienie pieniążków. Ostrzegałem cię! Okej, Okej. Jakieś takie ciekawe ten szkieleteł. Nie, jednak ja sobie raczej odpuszczę walkę z nim, bo jest trudny. Rum. Ciekawa zdolność. Nie zaprzeczę. Po prostu tak, będziemy musieli dopilnować, żeby go dobić bez zostawiania go na jednym punkcie życia. Nie powinno to być jakoś super trudne. I okej, póki co wiosłowy. Na spokojnie go pobijemy. Nie powinno być żadnych problemów i... Tak, nie będzie problemów, dlatego że jest na ponad połowie życia przez jego atak z dysku 3. No, udało się. Ale nadal, zauważcie, że są dosyć groźni i teraz tak, coś takiego, nie, coś takiego, można, to zdecydowanie nie, dobra, bierzemy. Pożałujesz tego. O, pirat, room, crewmate, hunter. Okej, czyli te trzecie poziomowe piraty już mają zdolność crewmate, powie wszystkie. Nie najlepiej, ale dobra. Pewnie będę tego żałował, ale postawię gościa tutaj. Tak, tak, arr, piracie. Mniejsza o to. Chyba zrobiłem błąd odblokowując wszystkie papugi, ale tu nic się już mówi. Okej. Jeśli zablokuje cały atak, to będzie tak... Oj, niedobrze, niedobrze. A użyłem czegoś takiego. Pary. No dobra. Barkskin. Beat. Regenerate. Czemu regenerate? Regeneracja, ogólnie mówiąc. Lunch, okej. Rekindle. Wspaniały. Znowu reload. Okej, to Holy Seal. W sumie nie wiem, po co go użyłem, ale dobra. Aspect of the Bull. Czyli aspekt byka. Albo bólu. Okej. Niestety nie jest to najlepsze, ale niech będzie. Chociaż dobra, użyjemy smite i będzie spokój. Jej, nawet z rumu nie mógł skorzystać. I teraz tak, co tutaj to wmienić? Nie. A, to można wziąć. I o nie, pirat zaatakował. Restore. Wspaniała sytuacja. Strike? Okej, no to shift, żeby mieć więcej kart. Wiecie, im więcej kart, tym lepiej. Nauczyłem to już chyba was dosyć porządnie, grając lodową wiedźmą. Za każdym razem w sumie. W sumie jak tak sobie myślę, to chyba za każdym razem, jak tylko miałem okazję grać wiedźmą, to były te momenty, kiedy udało mi się ten, jak to się nazywa, no, zgromadzić mnóstwo, po prostu mnóstwo tych elementów zwanych, no, kartami. Ja nie wiem, co dzisiaj mi jest, okej. Taka wymiana, szczerze pójdę na nią. Co tu mamy? Bukanir, okej. Czemu nie? Mogę z tym zawalczyć. I czego nam brakuje? Map explored, co jeszcze nie? Monster killed. Loot gear, okej. Okej, jakoś to za chwilę ogarniemy. Przy okazji nie wiem, czy tutaj ma nie ma przypadkiem męskiego głosu zamiast kobiecego. Jeśli tak, to będę musiał coś zmienić za chwilę, ale to jeszcze teraz, a póki co zastrzelamy od... od aspektu byka. Czemu by nie? A w ogóle teraz dopiero usłyszałem te dźwięki. Fajne. No, dopiero teraz to słodnie usłyszałem. Jak ja jestem głupi. Łocie, 4. Divine Shield. Nas uratuje idealnie. Jej, przecież tutaj coś wartego uwagi, nie, skip. I dobra. Tak. Map explored, dobra, czyli trzeba dostawić 3 kafelki i potem sprzęty zbierać. I powinno być dobrze. Okej, klo. Aspect of the Dragon ma jakieś dźwięki, czy The Dragon w sumie. Tak, też ma, dobra, dopiero teraz... Ja jestem naprawdę głupi, że dopiero teraz
Usłyszałem o takich rzeczach, usłyszałem te dźwięki, ale one są fajne. Mind Strike. Szkoda, że nie wszystkie karty, wiecie, tutaj, chociaż klasowe mają takie hałasy. Fajnie by w sumie było. Aspekt Pantery. Nie teraz. Najpierw musimy wziąć coś, co ma większy sens. Ale tak, zaraz aspektem Pantery też zarzucę, bo muszę to usłyszeć. A szkoda. Akurat aspekt Pantery nie ma żadnych odgłosów. Okej, 4 obrażenia. Okej. Ledwo przeżyję, ale ponownie przeżyję. Dzięki Regenerate, tak szczerze mówiąc. Ja sobie Kindle, no... To gra, proszę cię. Dziękuję. Gra po prostu chciała mnie uśmiercić. Ja to czuję. Tutaj nie. Tutaj... nie. Ha. Czy to się opłaca wymienić? Powiedziałbym, że nie, więc skip. I dobra, jeszcze tylko 5. Dobra. Dobra, wszystko już załatwione, będzie max. I w sumie wiem, że trochę mi szkoda czasu, a z drugiej strony i tak to zrobiłem. Cały ja. No ale trudno się mówi. A nie, dobra, jeszcze nie podłączyłem ostatniej papugi, tej, teraz patrzę. Dobra, czyli nie jest aż tak strasznie źle, jak myślałem. Wejdźcie z tym, że on poszarżuje zaraz i dokończy wszystko. I tak, zdecydowanie mam męski głos. Będę się to zmienić. Ale dobra, szarża. Czy mam coś dobrego na szarżę? No, aspekt byka. Z tymi pięknymi odgłosami po prostu. Okej, już nie chcę, niech będzie. Żeby dobrać kartę sobie. Klo. W sumie przydałoby się jakieś odporności fizyczne, nie tylko wszystko magia. Ja tak w sumie teraz myślę, co zdecydowanie tak przydałoby się. I okej, Flame Lashem wykończamy, super. Karty zyskamy 2. Dobra, biorę. Skoro papugi tak nie mają magii, to wiecie, spokojnie można sobie to przemieniać, bo tu i tak nic nie stracimy. No dobra. A przy okazji, patrzcie, tej fontanny są takie jakby kościane. Fajnie, że takie szczegóły tutaj dopracowują. I dobra. Mniejsza teraz z tym wszystkim. Lecimy walczyć z ostatnią papugą. Nope, nie kradniesz mi karty. Okej, zaczynamy od aspektu byka. Zresztą sobie płyniemy od magicznego, bo wiem, że on ma te swoje zdolności, które mogą, jak to się nazywa, blokować magiczne. No ale dobra, mniejsza. Fire Blast, okej, super. Joink, o, nie będzie żadnego joinka. Nie ma takiej opcji. I właśnie o tym mówiłem, szarża. Aspekt byka jest idealny na taką szarżę. Tutaj Holy Seal, w sumie nie ma co się śpieszyć. Kolejna szarża to Shift. I jeśli nie trafisz szarża, się nie trafiła, to aspekt pantery wykończy gościa. No, dziękuję. Oh, look, it's your dungeoneer who survived. Just look at the joy, I'm so teary-eyed. Do you think that they'll all come back alive? Well, I suppose if they don't, then at least they all tried. Huh. Ja. Widzę, że Bartek zwykle w swoim żywiole. No i cóż, Blade 1. Nie najlepsza opcja, powiem szczerze. Jakoś nie wierzy mi się, żeby Blade 1 był odpowiednie dla takiej postaci. Okej, ale mniejsza. Mamy kolejne teraz wyzwanie, tym razem weźmiemy Barbarzyńcę. A ostatnią część spróbuję przejść Wiedźmą. Squawk, okej. Jakaś taka wściekła papuga. Burn, okej. Okej. Podejrzewam, że tak. W ustawieniu można się spodziewać, że w sumie to będzie nas goniło. Więc tak, my zobaczymy sobie to. Tam postawić to samo. I zobaczymy. Okej, czyli to jest magiczne. Warto wiedzieć, to jest magiczne po prostu. Assault. Okej, strike. To ja bym na tego strike'a zrobił Howl. Splash. Okej.
Overpower. I wygramy na 1 HP. Super, tutaj mamy coś dobrego. To szczerze bym mógł brać, ewentualnie to, chociaż czy to jest dobre? Nie. Wiecie, jakieś opcje magiczne zawsze mogą się przydać. Tak, skłok i szarżuję w ten. O, ale proszę, to jest trzecia poziomowa. O. Okej, no niestety już achievementa i tak, powiem szczerze, nie nabiję, to jest trochę smutne. Ale no, oj, nie postawiłem tam niczego, więc teraz dwa pola się ruszy. Ale dobra, trudno się mówi. No, trudno się mówi. Dobra, następny będzie strike. Zmarnuję Assaulta, wiem, ale coś tam będę przejmował. Mam 3 życia, więc mogę slamem spokojnie to już wygrać. Wiecie, mówię, że tak trochę zmarnowałem okazję, bo achievement za barbarzyńcę właśnie wymaga od nas, żebyśmy pokonali kogoś, kto ma trzeci poziom, mając pierwszy. Więc to była idealna okazja, no niestety przegapiłem ją. PTT 2. Bardzo niebezpieczne. Ale jakoś to przeżyjemy. Bo to Stupidity, nawet jeśli jest niebezpieczne, to wątpię, żeby nas miało. Powiedzmy sobie szczerze, ubić. Trash. Trzy obrażenia. Takim. Okej, okay. Nie mogliśmy umrzeć. DK jak działa? Okej, okay. DK ją wykończy po prostu. Jakoż nie możemy umrzeć. Kurczę, ta karta jest naprawdę... No, ratuje życie. Delikatnie mówiąc. O, to będzie fajne. Hot Squawk? Te... Dobra. Teraz mamy 2 do Stupidity, więc... Nie ma co ryzykować. Pójdziemy w ten sposób. Jak mówię, chcę uzbierać jak najwięcej. Okej, Heavy Scrape. Nie, to jest takie piękne. To jest 4 niby, ale ja zrobię bleed. Tam bleed, nieważne, wiecie o co chodzi. To jest tak, claw. To ja odpowiem Berkindle. Nie ma co się śpieszyć, i tak przeżyjemy to. To jest szarża. Ja nawet powiem, że biorę przytrzymanie i... się wykrawił papug. Więc jej. I teraz tak, czy mam tutaj coś fajnego? Nie, nie. A tutaj? Moim zdaniem może być. Widzisz sobie papuga? Dobra. W sumie najsmutniejsze w tym wszystkim, wiecie co jest? Właśnie to, że musimy tutaj powiedzmy uciekać przed tą papugą, a jednocześnie nie chcę mieć jak najwięcej tutaj porobione, więc no. Nie rozumiem czegoś. Ja mam taki efekt. Nie wiem szczerze. Ale mniejsza z tym. Nie przejmujmy się. Pewnie jakaś fontanna, jak zwykle tylko. Zapomniałem nawet, że coś takiego podnosiłem. Okej, okej. I slamem wykończymy. Wiem, że mogą bezpiecznie, ale co ja się tam będę przejmował. No tutaj oczywiście już wezmę. Przyjemne. I mamy tak 36. Monster, loot, wszystko. Inaczej mówiąc. Okej. Teraz tylko monsters i będzie dobrze. Teraz pirat. Raz mapka. I niech nas dogoni po prostu ta papuga i będzie idealnie. Pari. O nie, dobrze. Ale w takim razie, Eviscerate. Bo no, nie ma co się przejmować. I niestety to nam by ukradło coś, ale my nie mamy co zrobić, więc... Aul, tak, zaryzykujemy. No tak, zapomniałem o jego mocy. Ale okej, w takim razie Slice i tak go wykończy, więc nie ma co przejmować. No, nie udało się ponownie. O nie, nic nie wymieniamy. Mamy 45. Naprawdę dla niego ważniejsze jest to niż to. Okej, ale i tak idziemy na papugę. Piękny, chodź do mnie, chodź na mnie. No dobra, oboje płyniemy.
teraz tak. Okej, okay, zrobimy w ten sposób, czemu nie? Ferocious, więc wszystkie przyczyny takie jakieś takie większe będą niebezpieczne. Okej, okay, zacznijmy od DK'a. Na spokojnie. Szarża. Dobra. Dobra, chcesz szarżować, to jest szarżuj. Ale no, niestety popługo już przegrałaś. Easy. I suppose you've done fine for a little green rookie, but it's only a matter of time. Till you get your comeuppance, let's just say you've been lucky. But it's only a matter of time. No cóż, tutaj powiem wam szczerze, bardzo fajne tylko runę. Czy to są chodzi o te favory, czy co? Szczerze nie wiem. Ale jeśli favory, to naprawdę potężny ma efekt. Więc tak, dziękuję bardzo. Okej. Okay. Ostatnia przygoda na dziś, ostatnia przygoda na tą planszę. Jodler czy wiedźma? Chyba ostatnio był Jodler czy coś, nie jestem pewien. Nawet jeśli nie, to wybaczcie, biorę wiedźmę, lecimy z tym i tyle. Dzięki za złapanie tych wszystkich papug. O, idealny posiłek dla... tej, dla... dla crew, czy dla tego, dla załogi. Ocha. Jedne papugi... o, chcę je zjadać. Jedne. Ale trudno się mówi. Stupidity 2, okej. Okay. No nic wielkiego, to tak, tak. Liver Joe zaatakuje za chwilę. Uuu, niedobrze, niedobrze. Więc zacznę od Ice Shielda. Wiem, że trochę to marnotrawstwo, ale... wiecie, ja to robię głównie po to, żeby zrobić to, co zawsze, więc... chyba was już to nie będzie nawet dziwiło, że coś takiego robię. Tak, marnuję milion rzeczy. Tylko po to, żeby właśnie zrobić taką piękną zagrywkę. Czy to przeżyję? Tak, przeżyję na szczęście. Więc tak, i splash to są dwa magiczne. Ojojoj. Więc musimy zrobić ice buff. Patrzę tą ciszę, ale tak, domownicy oczywiście. I dobra, możemy teraz wybrać, wezmę coś takiego, zawsze warto mieć na wszelkie wielkie takie karcioszki. O, to będzie idealne. I, ojej, zapomniałem usunąć dalej tą kartę podstawową, ale trudno się mówi. I dobra, on jest mundane, więc... przy każdej okazji wiem podwójnie magicznie, więc tak, mógłbym niby czekać z takimi efektami, ale nie będę, wiecie. Tyle favorów i tak wystarczy, żeby to wygrać potencjalnie, więc tak, nie będę się po prostu tutaj aż tak strasznie rozdrabniał i... o, to się przyda. Zdecydowanie. Chcesz wiedzieć, gdzie jest statek? Faf, co? Nie wiem, co to jest. Chyba się śmiał trochę. Nie mówię ci, czym nie powiem ci. Okej. Okay. Okej. Okay. Mamy mało czasu, więc musimy szybko... zaliczyć, co się tutaj da. Niech będzie to, niech będzie to. I zobaczymy, czy się uda. O nie, trash, to jest potężny atak, który na szczęście mogę łatwo zablokować w całości. No i teraz... jeszcze mogę robić cokolwiek sobie zapragnę. Tak naprawdę, bez większych konsekwencji i problemów. Nie mógłbym nawet teraz już zrobić prawie że gwarant do wygrania, ale po co się będę tak przemęczał? Lepiej na spokojnie po prostu to rozegrać i tak. Zwycięstwo, super. O, to się przyda, zdecydowanie. Dobra, mam 23. Potrzebujemy potworów, skarbu i... najpierw wszystkiego. Więc powiedzmy, że tutaj postawię to. Tutaj właśnie jego. I będziemy powoli właśnie walczyć ze wszystkim, nie przejmując się jakoś wielce tym takimi problemami czy coś. Jakoś to wyjdzie.
Albino. Wow. Wow. Tego nie widziałem jeszcze. Ale no mocne. Za jedno obrażenie utrata karty, no trudno. Dobra. Ryzykowne zagranie, ale dzięki temu wygramy. Dobrze. I teraz tak, tutaj mamy... nie. Co ciekawe, nie stracimy żadnej... Nawet zyskamy kartę, ale stracimy inny efekt bardzo fajny, więc... wezmę coś takiego. Nigdy go nie znajdziesz. Czyli coś tam jeszcze mówił, ale niestety przez przypadek, żebym klikł. No i już nie wiem, co tam mówił, ale dobra. Pirat i to. Mam jeszcze kilka rund, więc dobrze. Zacząć. Od refresha, czemu nie? Mnóstwo życia po prostu. Co rundę. Tak, to jest piękne. Widzicie, dokąd to zmierza. Szkoda, że teraz niestety już nie dostanę, ale... ja tam pokać za tym też nie będę. Szkoda tylko, że ciągle zapominam. Mimo wszystko jednak... zapominam i że są jakieś miliony innych rzeczy, no to... jakbyś tak ciężko tutaj sobie nie poradzić. Czy to jest coś dobrego? Moim zdaniem nie. Tutaj zdecydowanie nie, tutaj nie. Skip. Dobra. Full focus. Za dwa atakuje, to nie ma co się przejmować. Zacznijmy od... mistrza do życia, trash. Tutaj możemy już zablokować tą kartą w piękny sposób. Strike. Niestety nie mam niczego lepszego, to Holy Seal wystarczy. Lunch. Oj, wredny gościu, ale i tak wygramy. Teraz nawet już nie myślę o tym, co dalej. Ja po prostu myślę o tym, że wygramy i no. To ciekawe, nawet się przydał w takiej formie. Tak, okej, super. I teraz coś takiego. I dziękuję bardzo, wygrane. Dobra, wezmę wymienię. Nie jest to może najlepsza decyzja, ale okej. I teraz tak. Musimy mapę podstawiać. Mam teraz tyle tego favoru, że mogę redraw kliknąć nawet. Ale dostawimy w ten sposób, się nie przejmując niczym. I będzie dobrze. Tak. Okej. Zacznijmy od całej shielda oczywiście, bo straciliśmy trochę favorów, więc trzeba je odbudować. Rzecz jasna. Nie przejmując się niczym. Mamy niby favory, ale co za mało, żeby mi się opłaciło w pełni, więc tak. No dobra. Jeszcze tak najpierw. To są jakieś żarty? Czy na ciągle to wyciąga? A, no trudno, dobra. Jesteśmy na zero przynajmniej. Okej, dam ci podpowiedź. You can see it from here. Jest taki suchary. Okej, jeszcze dwa kawałki planszy. Nie, idealnie. Idealnie, no. Nawet nie trzeba się przejmować. Dojdziemy do niego, zanim on sam z siebie zaatakuje, więc super. Ale że dostaliśmy jakiś negatywny efekt z fontanny. Cancel, o nie. Nie będziemy wiedzieć, jakie karty on zagrywa. Szkoda tylko, że większość z nich pewnie tak dokojarzył po nazwach czy coś.
Lunch. Okej, okay, to było nieblokowalne, więc jak jest to nieblokowalne i tak, to zarzucam Blistora. Dobra, piękne, piękne, piękne. Flare, to było coś ognistego, więc jeśli to jest ogniste, to zrobimy coś takiego. Okej, okay, flare to jest jedno ogniste, nieblokowalne, no niestety. Anger, dobra, 1-1, więc jak jest 1-1, to można zrobić pięknie Ice Shielda. I w sumie powinienem wtedy zarzucić... Powinienem zarzucić, wiecie co. Teraz okay, nie jestem pewien, którego to jest typu, więc zrobię tak, wszelki wielki. Okej, okay, dobry wybór. Pamel, o, chyba też takiego typu. Tak, dokładnie. Trash, okej, okay, to jest to. Joink, okej, okay, joink to chyba było... Nie mam tej karty z samoleczeniem, niestety, smutno. Ale dobra, wiem czym był joink, mimo to jednak. Zaryzykujemy? Tak, dobrze pamiętam czym jest joink, więc no... Nawet nie widząc z kart, udało się wygrać z niewielką stratą. Oczywiście przez abuzowanie Flash Freeza. Okej, mniejsza. I co tu mamy? For your lucrative plundering, after all your aimless blundering, how you rode your luck without getting stuck, left me and your enemies wandering. Okej, Legoham, czyli chińska nóżka, coś tego typu. Wielki skarb, piaskowa forteca i zniszczona łódź. Ale przy okazji pupdek. Dosłownie mamy pokład toaletowy. Coś tego typu, dobra, mniejsza. Dokładam go tutaj i... Pijany marynarz! With the yo ho ho and a bottle of rum, they stand there shouting and swaying. No one knows whether it's clever or dumb. What the drunken sailor is saying. Excuse me. Szczerze spodziewałem się więcej, ale dobra, mniejsza. Mamy pijanego marynarza, tak. Nie będę go zmieniał póki co. Ale tak, udało się zdobyć jakąś nową klasę, chociaż... Dobra, kłamstwem byłoby powiedzieć, że się nie spodziewałem, że tu będzie za pierwszą misję tego typu. Muszę to po prostu zobaczyć. I okej, okay, Drunken Sailor. Ram. Okej, okay, fajne, fajne. Clumsy left jab. Squinty. Squinty eye, fall over, reckless swing, okej, okay, dobra, widać, że to jest mocno fizyczna klasa. I co prawda ma kilka kart takich mniej przydatnych, powiedzmy sobie szczerze. Przy czym takich może nie tylko mniej przydatnych, co raczej wątpliwej przydatności, jeśli się je nieostrożnie używa, przydaje się te dwie. Oraz jedną nieprzydatną w moim odczuciu, czyli tą. Ale poza tym wydaje się ciekawa. Podobne miejsce chyba będzie zajmować co barbarzyńca, jeśli chodzi o swój styl gry. Z tym rzeczem, że istotnie ma karty powstrzymującej śmierć, więc no wiecie. Aż tak dobrze nie będzie, ale i tak, okej, okay, ciekawie się zapowiada. I oczywiście w następnym epizodzie sobie go zobaczymy. Tylko pytanie brzmi, czy od razu tutaj, czy wrócimy do dżungli? Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Bo wiecie, wszystkie opcje wydają się być wystarczająco interesujące i ciekawe i tak dalej. Ale tak, zanim to zrobimy, to oczywiście będę musiał jeszcze to przemyśleć. A co oznacza, że to tyle w tym odcinku? Poza tym, że można było się tego spodziewać. No i cóż. Ja mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia już w następnym, więc trzymajcie się, no i hej, hej!